Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. 14 kwietnia 2010 roku Francja zakazała produkcji kukurydzy Mono 810 z powodu bardzo poważnego. Bardzo dużo ludzi zaczęło chorować na choroby alergiczne. W Polsce według Ministerstwa Zdrowia gwałtownie wzrastają zachorowania na alergię. Chciałbym zapytać pana posła Dunina, który nie zna się na rolnictwie, ale powinien się znać na zdrowiu. Czy pan poseł ma informację, że żywność genetycznie modyfikowana jest bardzo zła i że właśnie wpływa na choroby alergiczne? Czy pan poseł wie, że na Ukrainie soja się udaje bez modyfikacji genetycznej? Dlaczego rząd nie zachęca firmy paszowe, aby sprowadzać z Ukrainy soję bez GMO? Dlaczego nie ma nacisku na stosowanie pasz z lubinu, grochu, bobiku? Dlaczego, panie pośle, nie dba pan o interes polskich rolników, tylko dba pan o interes zagranicznych koncernów? Koncerny zagraniczne chcą tylko zarobić i jak najwięcej sprzedać, a nie obchodzi ich los polskiego rolnika i nie obchodzi ich zdrowie polskiego Polaka. Dziękuję uprzejmie.